Modlitwa ma moc. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże, który jesteś źródłem miłości i mądrości, wstępujemy przed Twoje oblicze, aby oddać hołd wielkiemu świętemu Janowi Pawłowi II i prosić o jego wstawiennictwo. Jemu, który przez swoje życie i nauczanie wskazywał nam drogę do Ciebie, prosimy Cię o łaskę zrozumienia i otwarcia serc na Twoją miłość. Ojcze Święty, któryś naszym Ojcem i Pasterzem był, z pokorą stajemy przed Tobą w tej modlitwie. Pragniemy oddać Tobie cześć i prosić o Twoje wstawiennictwo. Ty, który przez całe swoje życie pełniłeś służbę dla Boga i bliźniego, jesteś dla nas wzorem i drogowskazem. Twoje słowa były jak promienie światła, oświecające nasze umysły i podtrzymujące nasze serca. Nasz święty orędowniku, Ty, który tak bardzo dbałeś o wartości rodzinne i promowałeś piękno małżeństwa, prosimy Cię o Twoje łaskawe spojrzenie na wszystkie rodziny na świecie. Wyproś dla nas łaski potrzebne do utrzymania harmonii, pokoju i miłości w naszych rodzinach. Wzmacniaj więzi między małżonkami. Pomagaj rodzicom w wychowaniu dzieci. Otaczaj opieką wszystkie rodziny dotknięte trudnościami. Wstawiaj się za nimi przed Bogiem, aby otrzymały potrzebną im pomoc i wsparcie. Wstaw się za rodzicami, aby byli dla swoich dzieci prawdziwymi wzorami wiary i moralności. Spraw, aby rodzice poczuli odpowiedzialność za duchowe wychowanie swoich dzieci i byli gotowi słuchać ich potrzeb. Wstaw się za małżonkami, aby doświadczali radości i siły z miłości, którą się darzą. Niech żyją w zgodzie i wierności sobie i swojej miłości. Wspieraj ich w pokonywaniu codziennych wyzwań. Pomagaj im w nawiązywaniu więzi emocjonalnych i duchowych. Niech nie poddają się żadnym trudnościom, które stoją na ich drodze. Ojcze Święty, wstaw się za dziećmi, aby zachowały czystość serca. Okaż im siłę, aby wytrwały w swojej wierze i były świadkami Chrystusa wśród swoich rówieśników. Spraw, aby wynalazły swoje powołanie i były gotowe podążać za wolą Bożą w swoim życiu. Wstaw się za rodzeństwem, aby wzajemnie się kochali, wspierali i inspirowali nawzajem. Wstaw się także za tymi, którzy doświadczają trudności w swoich rodzinach. Niech Twoje wstawiennictwo umocni ich w wierze, nadziei i miłości. Okaż im drogę do pojednania i przebaczania. Spraw, aby relacje rodzinne były uzdrowione i odnowione. Święty Janie Pawle II, prosimy Cię, abyś wypraszał dla nas te wszystkie łaski z serca Boga Ojca. Uczyń nas świadkami jedności i miłości w naszych rodzinach. Niech Twe święte błogosławieństwo dotknie naszego świata, naszych rodzin i nas samych. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Zasubskrybuj proszę. Pomaga nam to rozwijać nasz kanał. Serdeczne Bóg zapłać.